Dzisiejsza konferencja to jest efekt podpisanej nie tak dawno umowy, bo tuż przed wakacjami z Państwową Inspekcją Pracy. Politechnika Polska idzie właśnie w kierunku takiej szerszej współpracy. To jest jedna z kilkudziesięciu umów, którą w ostatnim czasie podpisaliśmy, a stąd chcemy się jako uczelnia wyższa Opolszczyzny, techniczna, chcemy się dzielić tą wiedzą i nawiązywać współpracę z różnymi podmiotami naszego regionu. Budownictwo jest jedną z branż, w której jest najwięcej wypadków od kilku lat, w tym niestety ze skutkiem śmiertelnym. Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu w tym roku zostało zgłoszonych 96 wypadków, w tym 6 śmiertelnych. Z tych 6 śmiertelnych wypadków aż 5 w budownictwie przy pracy na wysokości. Stąd też temat dzisiejszej konferencji. Bezpieczeństwo w budownictwie, grawitacji nie oszukasz. Jednym z tematów naszej dyskusji jest właśnie to, kto może odbierać rusztowanie. Jak się okazuje, problemem jest nie to sformułowanie, które znajdziemy w przepisach, tylko to, jak nadajemy te uprawnienia, kto może nadać te uprawnienia, jak to funkcjonuje obecnie na rynku, no i będziemy się starali również to poruszyć ten temat i naświetlić problem. Zakłada się, że mniej więcej 15 do 20 minut podczas zawiśnięcia pracownika na rusztowaniu powstają pierwsze nieodwracalne zmiany w organizmie. W związku z tym ekipa monterska powinna być przygotowana i wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji, żeby po prostu pomóc komuś, kto ewentualnie spadnie. No i najważniejsze jest to, żeby stosować balustradę na rusztowaniu, czyli jeżeli na etapie montażu jak najwcześniej zamontujemy poręcze, nie ma możliwości, żeby pracownik fizycznie wypadł. Pokaz był podzielony na dwie części. Jedna część dotyczyła stricte bezpiecznego montażu rusztowania i tutaj monterzy prezentowali, w jaki sposób podawać sobie elementy, w jaki sposób powinna następować poprawna komunikacja pomiędzy członkami brygady. No i dopiero w kolejnej części prezentowana była idea ratownictwa wysokościowego i ta część była zorganizowana przez Państwową Straż Pożarną.